rekoźwiaszczeniem niebieskim. Okej. Ja jestem z tego. Czerwony. Miłosz czerwony i Morisz czerwony. Jak idzie, Przemku? No i jest. Ile tam masz na boi? No, tam był jeden i teraz dwa. Grozy nie ma, ale poradzę. Dobra. Ja był jeszcze kałasz zmieniony. Ale mam kałasza. Mam już kałasza. Ale nie pomianego. No nie. Dobra, Misiu. Misiu, jak coś, to możesz jechać robić tam rozeznanie. Kładę mu przez. Mhm. Kamil też możesz jechać. No dobra. Dobra. No mogę prowadzić. Trzeba uważać na pustyni, bo te kłady się łapko o kamienie mi pierdalają. To ty prowadź. Dobra, tylko sprawdzę, czy mi radio nie wywali. Musisz mieć uwagę, bo słyszałem, że na zboczach tych gór widziano patrole z salafitu. No, nie pier. User left your channel. O kurwa, Bimatio. Co? Nie wziąłem ładunków. Nie gadaj. Nie gadam, nie mam ładunku z tobą. Co robimy? Ja cię tam wysadzę, masz długie radio, także spoko. A ja po prostu wrócę i sobie wezmę ładunki. No. Bo są jeszcze w skrzynce. Troszkę dojebałaś. Wiem, widziałem. No bo myślałem, że. Wiesz, bo tak mi się kojarzyło, a Przemek ładunki, żeby Przemek bierze ładunki. Dobra, znajdź sobie tutaj dobrą pozycję. Pamiętaj, uważaj tylko na te na patrole salafitu. Ty, ja stąd dużo widzę, dzięki. Jaką masz widoczność? Widzę stąd kompleks. Tak? No to widzisz, to jedna pozycja. Zostań tu, ja wracam po satchele. Najwyżej przylecę helką zamiast tym kłamem, dobra? Moja helka ma tryb cichy tak zwany. Czekaj, bo kład nie chcę zapalić. Dobra, zapalił, jadę. Okej. Второй, перестроиться. Седьмой, перестроиться. Kamil, jak tam twoja sytuacja? Kamil, jak tam? Zbysiu, jak twój status? Czekam. Spoko, ja mam malutkie problemy, bo góry są patrolowane. Już się musiałem leczyć raz, ale żyję. Na razie żyję.
Kamil, ja cię zatłukę kiedyś. Pierdolę. Oj. Wiesz co, żyje, tylko doszło do turbulencji podczas lądowania i helikopter chciał się, wiesz, zjebać ze zbocza. Powiem ci tak, zabiję cię. Dlaczego? Ja bo nie mogę odczytać, to jest 200... 20? Stąd? Jest gość. Aha. Do tego już dostałem po pleckach. Zdjąłem z APS-a, gdyby nie APS, to bym nie żył. I tam, gdzie mnie wysadziłeś, troszkę wyżej kręci się dwóch gości kolejnych. Czyli to chyba to są te patrole salafitów. Nawet nie jeden. A nagrałeś to? Tak. Zajebiście. Dobrze, chociaż. Mam nagrywane, puszczone. Dobrze, Bimatia, działamy dalej, no to jest wojna. Gość odszedł, obudziłem się, od razu był tylko APS i leżę. I za gościem jadę, aż się zatrzyma. Zatrzyma a to się, dwa strzały. Było, musiałoby zajebiście wyglądać. To jest nagrane, wszystko jest nagrane. Ej, zobacz jak w całkowitej ciemności nawet widać jakieś kółka tam jasne, z daleka. Są nasi goście? Tak. To są nasi. Oni się świecą jak psu jaja w noktowizji. Przemek robi zasadzkę. Przemku spierdalaj. Ile jest do wschodu? Ile jest do celu? Do wschodu. Do całkowitego wschodu słońca jest 53,5 minuty. Nie pierdol, że BTR-y. BTR-y. Kurwa, gleba. Leżę. Dobra, pojechały dalej na szczęście. Nie zobaczymy ładunków. Widzę chłopaków. Zbysiu, powiem ci, nie jedzie konwój, to raz, dwa BTR-ów nie widziałem. Konwój jedzie. To niech Kamil zrobi się. Jedzie konwój. Dobra, ale czy jedzie powoli? Czy jedzie szybko? Bardzo powoli. Dobra, to czekam. Wy tam Zbych uważajcie, bo macie dwóch ludzi. Przy tym jak ostatnio widziałem wasze znaczniki. Od niego jakieś 1200 metrów. Dobra, Kamil, poradzisz sobie z konwojem. Idę chłopaków obstawiać. A jak u was? Mhm.
spoko, spoko, wiem co robię. To podejdź dosłownie na chwilę, żeby ten, jeszcze ten atak zobaczyć, czego mnie wesprzeć i za chwilę dołączyć do chłopaków. Dosłownie daj mi się też parę minut. Dobra, za ile ten konwój będzie obok ciebie? Za minutę. Powinienem zdążyć. Zławał, miło, bo nikogo nie ma. Kurwa, są bardzo duże różnice między samochodami w odległości. Tak, to był konwój. Dwa pojazdy z konwoju zniszczone. Zostały dwie cysterny do zniszczenia. Kamil, co robimy? Spróbuję zdjąć cysternę wyrzutnią. Wycofuję się, Bimatio, bo mogli mnie stwierdzić, gdzie jestem. Spierdalam stąd. Okej, przyjąłem. Zbychu, jedna cysterna przeżyła. Okej. Moment, widzę ją, próbuję zdjąć. Tak, tak. Jakiś ruch? Nie, nie ma. Oszczędzę Bimat i amunicję i się wycofaj, żeby cię wrogowie nie znaleźli jacyś. Tą ciężarówkę później dorwiemy. Olaj ją. Dobra, Zbysiu, kierowca drugiej cysterny zdjęty. Ładnie. Niech Kamil się nim zajmie, a ty dołącz do nas, bo potrzebujemy cię. Kamil, cysterna tam zatrzymała się. Rozumiem. Biegnę, Zbychu, biegnę. Bimatio, helka się zepsuła się pompa paliwa w helce. Dobra, spierdalaj jak najdalej, bo tam ludzie kręcą się.
Misiu, widzisz tam w środku kogoś? Jedynie ten patrol dwuosobowy, a naokoło nie ma nic. I ten pick-up, który mnie martwi. Bezzałogowy. Dobra, to przeskanuj tutaj dookoła nas też teren. Nie, Zbychu, nic nie widzę poza tym, że z tyłu w lekkim oddaleniu stoi Hammer, którego od razu oznaczyłem. I Kamil wraca z buta, bo Helka się zrypała. Tego propa. Obserwować. W bazie poruszenia. Znaczy w bazie. W środku. Kompleksu. Wszyscy z Bysiu żywi? Tak. Wsiadaj do samolotu. Tego propos, Zuchu, wyściągaliście tych dwóch? Tak. Okej, chciałem się upewnić. Na razie jest w 1/4 drogi. W waszą stronę biegnie oddział 7-osobowy. Na razie jest w 1/4 drogi. Dobra, wróć. Jeden 7, drugi 3 i trochę dalej od nich 4-osobowy. Wszystko biegnie w waszą stronę. Jak będziesz miał, to wal do nich. Roger, tak. Nie czekacie na samolot? Jak nas kurwa szturmują, to nie mamy możliwości. Dobra, jak będziecie potrzebowali samolotu, to zadzwońcie. Już to bardzo. Kontakt z ETS-u. 253. Właśnie, ogniwaj точка. Влево, средняя дистанция. Lewa 6. Меня стреляют! Dostałem ostrzał, zmieniam pozycję. Widzę cały oddział talibów, kierunek jak 230, 225 i schodzę ze wzgórza. No to są ci na mnie, co lecą. Biegną w kierunku czerwonego chyba. Tak, tak, oni na mnie biegną, wiem o tym.
ten oddział co na 120 był idzie do was. Od was. Gdzie masz kontakt, Misiu? Już go neutralizuję. Ale od was około 120. Zbyszek, gdzie ty jesteś, kurwa? Mnie strzelają! Te tracery to do mnie. Jakoś się podejdź bliżej i zabezpieczaj im. Okej, podchodzę. Co ładować? Przed nami. Jest Kacper. Po lewej stronie tam. Nie wiem. Nie było go tam w bazie? Czy tam gdzieś z tyłu przy szybie? Chłopaki walczą, a ja czwarty kilometr biegnę. A czas niezły nawet na 4 kilometry. O kurwa. To jest przemło. Misio, status. Widzę trupa Misia. Albo rannego. Na 170. Musiał tak dostać, że kurwa mu ramię ze świetlnikiem ujebało. Zostawię sobie tutaj. 210 ZSU. Obraca się! Obraca się! Chować się! O kurwa, gleba. Kontakt, kontakt. Z południowego zachodu widziałem już przynajmniej dwóch ludzi, jeden był dość blisko i biegł do mnie. Ładowuj. Więc uważajcie, mogą mieć wsparcie stamtąd. Ile macie magazynków? Dobra, idziemy tam do bunkra. 5. A wy ile macie? Ktoś bardzo radio krótkie zajmuje. Kamilu, startuj i bombarduj. Powodzenia. Dobra, może jak ktoś do mnie zacznie strzelać, to dzięki temu będziecie wiedzieli, gdzie są jeszcze jakieś jacyś wrogowie. Jak ktoś wrócę do bazy, gdybym był ranny. Jeśli wrócisz. Ale cały czas uważajcie, bo możecie mieć plecy. Stop, stop, stop. Jesteście w kompleksie? Jesteśmy tu z silosami, co są. Co są ciężarówki i wszystko. To wypierdalaj szybko stamtąd. Mówisz? Użyję bomb zapalających i burzących. Tak, bo jesteście otoczeni, a samoloty niedługo zrobią wam 150 średniowiecza. Chcesz zapalająco burzący poczuć na głowie, to nie musisz iść. W murze, za tym silosem najbliższym.
Tak, widzę. Będziemy wbiegać. Przyjąłem. Przebiegajcie pod płot. Patrzcie, tam już was nie widzę, więc zapewniam osłony. Uważajcie, tutaj jest cała drużyna wybita. Mogą być jeszcze żywi. To jest twój szczęśliwy dzień. Zajebiście. Wygrałeś kastrację. Na 320. Więc tam może być piechota, co będę uważał na plecy. 20. Uwaga. Ale ładnie. To widać, że my na ostatnich gwiazd tam tu wyszliśmy. No. To tyle co masz? Kiepsko. To byśmy się zastanawiali, co się stało. Co się stało? Ej, ale wiesz, to się nazywa talent, nie? Wyczyścić tam z ludzi. Przestosani? Da. Weź wypierdol jeszcze w mulados. Teraz to już nie ma tyle zabawy. I tak mieliśmy zabawę, jak tam byliśmy. Ja nawet nie wiedziałem, że to był cel, nie? My tam biegliśmy, bo widzieliśmy wrogów, nie? Strzelali do nas z górki. To mówię, wiesz, musimy podejść. Nasi są po prawej. Kurwa, ostrzał dostaje. Nie, obojętnie, jest neutralna, zróbcie co chcecie. Jest neutralna, zróbcie z nią co chcecie. Zbysiaro, słyszysz mnie? No, słucham, co jest. Masz teraz chwilkę, bo bym ci plan przedstawił zadań, działań. Daj mi chwilę, masz jakieś bomby jeszcze? Tak, zajmę się tymi wojsko syryjskie, się zajmie tymi silosami. Wy jesteście zbyt cenni, żeby zajmować się takim gównem. Mam dla was poważniejsze zadanie. Cisza, radio. No, słucham. Na zachód od waszego pozycji znajduje się góra Dżabal. Na tej górze coś mnie ostrzelało z tej góry. Słyszałem też pogłoski, że stacjonuje tam mały oddział salafitów, którzy pilnują tego działka. Chciałbym, żebyście zajęli się tym, zdjęli to działko, które tam jest, oraz oddział, który pilnuje tego działka i tam patroluje sobie, tak? Słyszałem też, że oprócz oddziału pierwszego mają jedynkę albo dwójkę snajperów. Bimatio, jak był ze mną na stokrotce,
zdjął jednego gościa, bo chciał go chyba zajść od tyłu i Bimatio wtedy odwrócił się i pistoletem mu sprzedał parę strzałów. Także to jest taka historia, to jest pierwsze zadanie, jakie zrozumiałeś? Wyczyścić Jabala, okej. Dokładnie. Następnie w Mulados udało mi się zniszczyć samolotem sporą liczbę wroga, także powinno być już częściowo oczyszczone, przynajmniej z pojazdu, bo było kilka BMP-ków, zniszczyły mnie samolotem. Natomiast z tego co słyszałem, to albo w samej miejscowości, albo w jej najbliższej okolicy mają gdzieś schowaną grupę takich pojazdów, do których paliwa nie mieli, właśnie tymi cysternami to paliwo tam transportowali. O kurwa, poczekajcie, ostrzał! Fajnie. Musimy wysłać samolot z zaopatrzeniem dla naszych ludzi na Loy Moira. Ponieważ działko już zniszczyliście i tutaj nie ma go, to będę go obstawiał w czasie lotu, bo musimy go po prostu wpuścić. Prawdopodobnie już go nic nie zdejmie, a z tej góry chyba nie dostrzelą do niego. Najwyżej cię zwolnię po prostu z obowiązków tutaj służbowych już, bo czuję się zmęczony. Przejmę to od tej pory. Dawaj. A znaleźliśmy kilka fajnych rudych w lesie. Stop. On dobiega. Oddział wroga. No widzę. Późno. Aj, dużo. Jednak to nie będzie takie proste i przyjemne, jak myśleliśmy. Dobra, idziemy dalej. Wrażliwy, mężczyzna i pulemiot daleko, wpierdzi. Tylko broni to żeście nic nie zostawili. Weź od tego... Aha, tego się nie zadowolę. A ty żeś wystrzelał wszystkie chyba magazynki, jakie były. Nie, to nie. Ty żeś chyba już wystrzelał wszystkie magazynki, jakie były. No, wiesz jak mi się łapie czasu? To po chuj strzelałeś! No, żeby zabić tego gościa. Posaliłem go. Po szóstym magazynku?
czwartym. Następnym razem nie tykaj snajperki. Następnym razem naucz tylko się jeździć. Tam Zbyszek. Bimatio odżył. Bimatio odżył i będziemy zachodzić skupisko pojazdów wroga. Bimatio odżył i będziemy zachodzić skupisko pojazdów wroga. Widziałem, wiem jak to wszystko wygląda, zdążyłem się rozeznać szybko, spoko. Ładam się, to już spakowali. Problem jest tylko taki, że mam w Zbychu pistolet. I jeden magazyn. Kurwa Kamila, bo wypierdolicie głupoty. Powtórz proszę. No, co to kurwa było? No ktoś mnie właśnie potrącił o coś. Zbychu, stop. Słuchaj, oczywiście... A, ujebało mi nogi. Mam tylko adrenalinę. Nie wiem, czy ci pomagać. Ty się śmiałeś z tego, że nie umiem strzelać. Bo nie umiesz. Po chuj ty chcesz mi morfinę podać, nogi mi wylecz. Bo cierpisz z powodu lekkiego bólu, więc sam się i akceptuj. Akceptuj. A czekajcie, bo ja mam magazynki po 10 nabojów w każdym. To kostuj zarządzam, tak. Co z tego, że Zbysiu dowodzi? Muszę sobie naładować magazynki. Czekajmy. Kurwa mać, ja pierdolę. No to dobra, no to idziemy, no ale... Ja mam 60 nabojów. Mam po 10 nabojów w każdym. To kurwa, uważnie strzelam. No, wziąłem to od Łukasza. Działaj. Nie. Znaczy czasem, ale... Strzały w naszym kierunku. Gdzie ten KM? 535 metrów stąd. Strzelać do nich? Kurwa, ogień nie był za... Ja pierdzielę! Zbychu, mam ogień otwarty? Jak te pociski opadają do spojenia. Czekaj, teraz? Zbychu? No tak, masz ogień otwarty. Dobra, to i tak jest głupie strzelać. Przy was. Ładuję. Ta amunicja tłumiona jest gówniana. Do ciebie trafiłem trzech. A jednego. Po czterech magazynkach. Fajnie, gadaj z tego stieczkina czy coś tam. Tak, z APS-a mam strzelać. No mówię, że ze na tą odległość. Słuchaj, one miały kolbę dołączoną. Znaczy kabura mogła... Chyba ty nigdy nie strzelałeś na 500 metrów z pistoletu. Co ty wiesz o strzelaniu z pistoletu? Taki z ciebie snajper, widzisz? Jak był?
Nie, za tobą jestem. No szkoda. Wstał! Kto powiedział, że nic nie zdziałam? Słucham. Weź sobie jego broń. Nie, zamierzam chodzić z pistoletem. Okay. To jest dobra broń. Ja jego zdjąłem! Ja pierdolę. Nie ma, ja widać, że gość twardy jest. Nie ma tak jak mieć M-kę. Siedmoj, wiernij stroj! Wszyscy musimy się przezbroić. O, torba zając. No i fajnie. No i fajnie. No i fajnie. Pobieram amunicję. Miłosz, tu masz broń dla ciebie. Tak. Tego, którego dobiłem. Tego tu, pod drzewem. Aha, ta kaszka tam. Pamiętasz. Tu rzeczy w tym jest. Zobaczę, Miłosz, czy one są sprawne. Ja mam sprawę. O, nawet te 34 wezmę. Tego bym nie brał. Nie. Felec. Siedmoj, nazad! W T-34 nie ma amunicji. Zosiu, w... BMP... BWP masz do SWD-a amunicję. W BWP jest amunicja do ciała. Do SWD-a są w BWP-ach naboje, jak nie masz. Zasobnik PK, pocisk VWR. Magazynki SV są. Magazyn. Nie tak. Wiedziałem! Wiedziałem! Good job. Brawo, dwiema snajperzy. Popraw. Kto z czołgi może strzelać, to nie wybuchnie. W MPK by trzeba było walnąć. O! Uwaga! E nie. Traf któregoś BMPK. BMP. One mają amunicję. Siedmoj, pierwszy stroj. Ja nie mam argumentu. No to bagla pije. W końcu z czegoś wybuchowego szczeliłem. Zaczął do mnie! Leżeć na razie! Co ma Saczela? Dobra, chyba nie będą potrzebne. Kto ma Saczela? Będą. Kto ma Saczele z was? Siedmoj, wiernij stroj. Myślałem, że się wysadzili. Chyba nie zadziałało. Nie zadziałało, rozjebało. Nie ma się, ja mogę spróbować ostrzelać z granatnika te PWP. Mogę? Co? No mam granatnik w MC. Mogę spróbować strzelić parę razy. Może coś zdziałam. No nie zdziałasz nic. Zaraz, Zbyszek. Teraz odpowiednie argumenty tu przylecą, chodźcie. Chciałem sobie wziąć to łuk. No, chciałem sobie postrzelać z granatnika. No, Zbyszek jak zwykle dla siebie. Jeszcze nie trafię. Ale tutaj już lepiej uważajcie, bo to, że są mięśni, przeszli w naszych manach. To ma, kurwa, nie są. Wow. Nie, to nie mogę być ja. Czołg i bewup. Nie wiem, widzę czołg na razie. No był tam też. Dobra, czołgamy się na razie. Czołgamy. Leci coś. Lecą argumenty. Tak.
chyba... Samolotu. Siedmoj, перестройся. Miłosz, ty nie masz RPG'a już, nie? Nie. To bardzo fajnie, dobrze. Ej, dużo ich tam. Nie ma sensu, nie mamy argumentów, żeby tam iść. Wierzę przeciwnik. No ale przecież pojazdy się nie ruszyły, raczej są puste. Jeszcze jak strzelaliśmy się na wzgórzach, to je widziałem i się nawet nie przemieściły. Ale strzelają. No to na dystans tamtą drużynę całą wybiliśmy. Tutaj są jeszcze bardziej na otwartym, więc... No i oprócz tego, co drugi jest ranny. No ale mają te pojazdy pierdolone. Dupa tam. Mówicie, że są tak zaopatrzone jak tamte, które znaleźliśmy w lesie. To nie zmienia faktu, że i tak strzelają. Jeden strzela. Siedmoj, nazad. Jedyny opcja to jest podkraść się i załatwiać mieście. Albo bawić się granatnikiem, tylko musiałbym 200 metrów do przodu podejść. Znaczy wiesz, jeden pocisk też może nie przebić wszystkiego. Ale zrobię z ludzi sieczkę. No z ludzi tak, no ale nie wiem co to za gówno strzela tam z dołu. No to najbliższy. Wydaje mi się, że to nie jest PKŚ-ka, wiesz. Oparta o nic, tylko albo na trójnogu, albo na jakimś pojeździe. Na trójnogu, coś ciężkie. Czy nie, to nie jest żaden większy kaliber, to jest właśnie taka szka, tylko że... Oparta. Albo wmontowana. Larnia. Nie ma się wkurzył w jednym. Nie dziwię mu się. O jest. Wiesz co, zbyś ja bym się przestał czołgać. Tam jest taki popłoch, że zakładam, że z tych ludzi też niewiele zostało. Dobra, nie, zostali po lewej. No po lewej tam przy hamerze. Jakby się podniósł, bo tak coś będziemy czołgać 6 lat. Jeszcze dzisiaj gdzieś? Znaczy ich proponuję po prostu, oni są na 60. Po prostu otworzyć ogień do nich stąd, no. Wszyscy na wzgórze się uformować w linię i... rozpiżyć. Nie ma, czołgać się dalej. Okej, to. Pa. Snajper jako dowódca. No jak zawsze. Bo mi SWD nie odda w łapy. No bo snajper jako dowódca. Thank you.
Kamila. Zbysiu, źle to napisałeś. No tam na 60 ciągle są. My się wczołgujemy do miasta. Mówiłem, że wpełzamy. Wypierdalacie ten z drugim. No to odpowiedź co Zbyszowi. Granatnik jest bezgłośny, to ładnie. Mogę? Też ma strzelać z granatnika? Ty, bo się rozbiegają. No jebaj. Zbych, otworzyć ogień? Walić. Łaniec z granatnikiem. A, fajnie, że mam zapieczki do uszu. Sheriff i Morris. Biegniemy. Siedmoj, nazad. Jak ci się taktyki Mold i CQB z SWD-em gra, Zbychu? Bardzo dobrze. Nie wątpię. Jezus, to Zbychu. Ja po prostu miałem grzać. Raczej szeryf. Nie, Zbysiu. No to oni tam sobie poszli, a Zbychu. On poszedł do BWP, a on robi swoje. Dożyli. A na mnie mówi Rambo. Zrobiłeś? Co się stało? Mamy sprawę. Dobra, chodźmy już, idziemy to sprawdzić. Zbychu, idziemy to sprawdzić. Пятый. Убит. Я первый. Ты уважай, я не знаю, что тут амуниция передумала, то якось был запальник подлончен. Не знаю. Бер... Тен. Седьмой. Перестроиться. Вера не смертальник. Что вы им сделали? Ниц. My przyszliśmy, bo usłyszeliśmy wybuch. No, jasne. Rozpiedziłeś. Bombowe chłopaki są, no. Widzę, czym się wysadzili. Zbychu, mamy dowód zbrodni. Przebity świetlikiem. Mamy dowody zbrodni. Ty komuś się odpaliło na dzień dobry. Dobra, chodź. Jak zbieramy na czebaków te dowody zbrodni, nie? To tak samo. Chodź, chodź. Nie, a masz... Rzuć jeszcze jeden. Nie. Wyrzuć wszystkie jeden. A czekaj. Odsuń się! Miłosz, odsuń się. Zaraz. Wszyscy w środku, chyba poza Prykusiem, który gdzieś w górach zaginął. Nie możemy się. Ała. Prykus trzeba będzie znaleźć i spakować do śmigła. Weź Hamwik. Prądu. Coś
to nie jest syrenka. Zleduj za mną. Nie wiem, to jest żuk, ale on się nie zna. To nie jest syrenka, jaka syrenka, Zbychu? Się na autach nie znasz. Mamy problem. No. Czym pistolet nie działa APS? Gorzej. No. Obrazy mówią więcej. Co to za ręka? Broń taliba. To ja może jeszcze jak już mam, jak już zgłaszasz Zbysiu, to jeszcze zgłoszę to. O, ty to we Wietnamie jeszcze walczyli. Niech ktoś przeprowadzi śledztwo, dlaczego oni mieli taką broń. No, żeby mi to sprawdzić. Myślę, że obaj trzej wszyscy wiedzą skąd. Siedmoj, pierwszy stroj. Ci nie wspomnę o dużej ilości jeszcze hammerów po drodze i tak dalej. Tak, pamiętacie co? Mówiłem tej rudej piździe, że ma syrenkę wziąć. To nie jest syrenka, po pierwsze. Dobra. Jeden chuj. No tamten nie. Samochód dostaliśmy od cywilów. Kurwa. Jest. Tu mi pokazuje tylko dwóch partyzantów. A mam screena z poprzedniego. Ojejku. Miłosz, co się stało? Kurwa, ja takich kill... Powiem wam tak, jeszcze nigdy nie widziałem takich killów w mojej misji aneksowej. Mówiłem Kamilu, że skąpanie stracili.